jeśli chodzi o żulowców, jest to, że no, wyjeżdża się czasami do 15 biegu, gdzie jest no, wynik remisowy, no i trzeba pojechać bardzo dobrze, by przywieźć wynik pozytywny. No i muszę powiedzieć, że no, wiele razy udało mi się tak dotrzymać tego, że wygraliśmy tam 5-1 czy 4-2, no ale parę razy też no, niestety było w odwrotną stronę i no, podejrzewam, że w tym roku będzie też wiele podobnych meczy i będzie wszystko się rozstrzygało w ostatnich biegach. Dlatego no, mam nadzieję, że no, nie zawiodę, że kibice będą mogli na mnie liczyć i no, naprawdę będę mocnym punktem drużyny. Podejrzewam, że w tych przynajmniej pierwszych tygodniach będziesz troszeczkę jeździł z takim balastem w postaci tej zmiany barw klubowych, mając tu na myśli, że zająłeś miejsce Krzysztofa Kasprzaka, wychowanka Unii Leszno, który prawdopodobnie zajmie twoje miejsce w Tarnowie. Te wyniki będą porównywane przez kibiców. To też chyba pewne uciążenie, utrudnienie. No tak, ale z drugiej strony jest dodatkowa mobilizacja? No dokładnie, dla mnie jest to na plus, ponieważ to mnie mobilizuje do tego, żeby, no, żeby w związku z tą zamianą no, pokazać się, że z takiej strony, że wcale nie jestem gorszy, że na mnie też można liczyć i no, chcę też kibicom dostarczyć wiele ciekawych wrażeń i miejmy nadzieję, że no, biegi ze mną zostaną w pamięci niejednemu kibicowi na parę może lat. Jesteś odważnym chłopakiem, bo zmieniasz bardzo dużo w jednym sezonie, nie tylko w polskiej lidze, także w lidze szwedzkiej zmieniłeś klub. Czy nie za dużo tych zmian od razu? Wydaje mi się, że nie. Tak szczerze mówiąc, dużo pomaga mi Krzysztof Cegielski i on mi wiele rzeczy doradza. Najśmieszniejsze jest to, że we wcześniejszych latach on mi podpowiadał, żebym zmienił klub, że może to wpłynie pozytywnie na mnie, chociaż nigdy nie wiadomo. A w tym roku już nic mi nie mówił, sam doszedłem do takiego wniosku. No i tak, no jeśli chodzi o tą drużynę szwedzką, no to tak w ogóle, ogólnie, jeśli chodzi o moją karierę, to ja nigdy w życiu nie zmieniłem jeszcze nigdzie barw. Czy jeździłem w Anglii, czy w jakichś innych klubach, czy nawet niemieckim, zawsze jeździłem w jednych barwach. Nawet Reading Bulldogs, gdzie kiedyś jeździliśmy w Anglii, no przestał istnieć, bo no, coś tam finansowo no, się nie udało, no i też w sumie rozsypał się klub, ale ja tak naprawdę później nie zmieniam tego klubu, ponieważ już nie jeździłem w Anglii. Natomiast no, tak samo w Szwecji. No, nigdzie nie zmieniłem żadnych barw, a to nagle w jednym momencie w Polsce i w Szwecji. Jeśli chodzi o naszą szwedzką drużynę, tam się ona troszeczkę rozsypała. Przede wszystkim, może nie rozsypała, ale za dużo zmian też zostało wprowadzone. Przede wszystkim odszedł Greg Hancock, Maciej Janowski, no i przede wszystkim trener, który, z którym byliśmy związani też od wielu lat i dobrze się rozumieliśmy. No, wchodzi jakiś nowy człowiek, ale no, nie znamy tej osoby. Jest taka pewna nieufność, no i tu, no jednak czasami trzeba też coś zmienić, właśnie Rospigarna Halstavik też jest bardzo daleko i ja jadąc z Tarnowa w jedną stronę mam 1600 km, jest to naprawdę uciążliwe, no i no, generalnie jest tak to wszystko zrobione, żeby było logistycznie i żeby było też wyniki, żeby były pozytywne. Jest też dobry skład przede wszystkim. No i znowu Jarek, także no fajnie. No. A ta Wetlanda już od kilku sezonów jest bardzo mocna i wciąż bije się o najwyższe cele. Dokładnie tak. I jeszcze generalnie też jest też ciekawy tor, gdzie, na którym też punktuje podobnie jak właśnie jak na leszczyńskim torze. No i mam nadzieję, że tam też no, nie będę zawodził. Wspomniałeś tu o Gregu Hancocku. Wy chyba macie dobre kontakty. Pamiętam swego czasu odwiedziłeś go w Stanach, jakieś wyścigi motocyklowe, te sprawy. Tak. Faktycznie jesteście w tak dobrej komitywie? No powiedzmy, że z Gregiem Hancockiem często lataliśmy na mecze do Szwecji. No jeździliśmy w Anglii razem, jeździliśmy w Szwecji w tym samym klubie. No i wyszło tak, że często też lataliśmy. I no mój język angielski no, nie jest zbyt rozwinięty, ale no, jakoś porozumieć się mogliśmy i no, dużo rozmawialiśmy, śmialiśmy się i powiedzmy było wesoło. No i właśnie Greg kiedyś wyszedł z taką inicjatywą, żeby do niego pojechać do Stanów. No, i no, była to niesamowita wyprawa, wycieczka, przeżycia i w ogóle no, naprawdę jestem mu dużo wdzięczny, bo to jednak no, inny świat. Jeszcze porozmawiajmy o tym, co przed nami, o tym zbliżającym się sezonie. Wystartujesz w lidze szwedzkiej, wystartujesz w lidze polskiej, czy jeszcze inne plany? Na razie nie. Tak szczerze mówiąc myślałem nad ligą szwedzką, czy się troszeczkę nie ograniczyć, ponieważ no, jednak
Martwię się, że za dużo startu to też jest nie do końca za dobrze, ponieważ ja lubię dużo pracować przy sprzęcie. Lubię sam coś wymyślać, jakieś zmiany w silnikach i jak jest brak czasu, wiadomo, jak idzie, to jest inna w ogóle sytuacja. Jak idzie, no to jak jest wszystko w porządku, no to wtedy tylko się praktycznie myje motocykle, one się praktycznie nawet jeszcze nie schładzają, bo są cały czas gorące, tylko się jeździ na nich cały czas, ponieważ zawody, zawody i zawody. Natomiast gdy nie idzie, jest problem z dopasowaniem się, no to trzeba troszeczkę więcej czasu spędzić na ten sprzęt, żeby no, znaleźć to, co boli, czyli to, co nie pasuje, odnaleźć tą przyczynę i no, w jakiś sposób ją zmienić. Jak tutaj już opracowujesz, przygotowujesz te sprawy logistyczne? Zamieszkasz w Lesznie? Czy będziesz dojeżdżał tutaj na zawody? Gdzie będzie twoja baza sprzętowa? Kto zajmie się twoimi silnikami? Czy też tutaj planujesz zmiany w sensie tego przygotowania sprzętu? No tak. Jeśli chodzi o generalne zmiany, to wygląda, będą w ten sposób, ponieważ w tym momencie mam bazy cały czas w Tarnowie. Później nie wiadomo, jak będzie z tą Szwecją. Jeśli będę trzymał bardzo dobry poziom w lidze szwedzkiej, to może też tak będzie, że cały czas będę jeździł tylko do Szwecji i wracał do Leszna na zawody, przy okazji tutaj przygotował sprzęt, chociaż to też wyjdzie w praniu tak naprawdę, bo to będzie tylko zależało od moich wyników, jakie będę osiągał i czy no tak naprawdę no, drużyna szwedzka będzie mnie potrzebowała, no bo skoro będę zaniżał poziom, czego w ogóle nie zakładam, no to no to no, nie będzie im potrzebna moja osoba, mój ten zawodnik. No i jeśli chodzi o tunerów, szczerze mówiąc, no liczę też na to, że moi nowi koledzy właśnie z drużyny leszczyńskiej no właśnie pomogą mi też mniej więcej w tych kwestiach, żeby porozmawiać z jakimś tunerem, może zamówię jakiś silnik od jeszcze innego tunera. Jeśli chodzi o mnie, to ja generalnie bazuję się w tym momencie na Flemingu Graversenie. Te silniki od niego najbardziej mi pasują. No jeszcze mamy kilku tam tunerów z Polski czy z innych krajów, ale generalnie no to tak nie pasuje jak Fleming. No i cóż, no generalnie tak to wszystko wygląda. No. Posiadam dwóch mechaników, kilka busów. Ty jesteś zawodnikiem, który korzysta i z Jawy, i z GM-a, tak? Na razie korzystam, kiedyś jeździłem dawno, dawno temu, jeździłem tylko na Jawach, później poszedłem za modą, zmieniłem na markę na GM. W tym momencie właśnie wymieniam sprzęt na Jawę i GM. Nawet jest możliwość, żeby no, pomyśleć coś o jeźdźcu fabrycznym Jawy, ale to jest zamknięcie się tylko na Jawie, a ja wolałbym korzystać z obydwu mark, dlatego no, na przyszły rok prawdopodobnie Jawa i GM. Jeszcze zapytam o twoje hobby, bo wiemy, że to motoryzacja, nawet zainteresowałeś się tutaj naszym dziadkiem w studiu od razu, gdy do nas przybyłeś, ale te twoje pasje i zainteresowania są bardzo szerokie. No tak, no pasji jest mnóstwo, tylko tak naprawdę problem jest jeden, nie ma czasu, bo nie można robić kilka rzeczy dobrze, tylko można się skupić na jednym, tak w moim przypadku jest to żużel. Generalnie interesuję się no, motoryzacją, poszerzając to wszystko, no to ścigacze, kłady, skuter wodny, no wszystko to posiadam i cały czas sam się próbuję na tych wszystkich sportach, ale tak jak mówię, brakuje czasu i przede wszystkim, co mi bardzo przyciąga, to są modele zdalnie sterowane silnikami spalinowymi. No to jest też, trzeba mieć tam niesamowite umiejętności, nie tylko w no, umieniu opanować ten sprzęt, ale także go wyregulować i ustawić. No i generalnie jak jest zima i mam więcej czasu na właśnie na to, żeby się przygotować, jeśli chodzi o sezon żużlowy, to też przy okazji biorę udział właśnie w takich zawodach, właśnie w tych modelach, no i jeżdżę tak naprawdę po Europie całej i biorę udział w jakichś zawodach, żeby tylko jeździć. Mój najlepszy przyjaciel jest mistrzem Polski właśnie, jeśli chodzi o te modele i no dużo mi podpowiada, uczy mnie i przy okazji to też się dużo przekłada na żużel, także uczę się wszystkiego. Ile posiadasz takich modeli? Oj, mam tak naprawdę kilka tych modeli z tego względu, że to tak naprawdę jeden lub dwa są moje, a tak naprawdę to resztę korzystam z pomocy mojego przyjaciela, ale w tym momencie mam je chyba z pięć, gdzie każdy jest inny. Jeden jest powiedzmy, który się nazywa na off-road, drugi jest na on-road, trzeci jest powiedzmy z jakimś silnikiem elektrycznym, także no, jest ich jeszcze kilka rodzajów, dlatego no, jest ich gdzieś tak koło pięciu. Do tego pewnie jeszcze dochodzi pasja, nie wiem, góry, snowboard,
bo... No oczywiście. To już jest bardziej relaks, ponieważ to już nie jest motoryzacja. Ja w takich innych sportach to już się męczę, że tak powiem. To jest bardziej czas, żeby spędzić z przyjaciółmi, jechać właśnie gdzieś na jakąś górkę, no, mieć jakieś wyzwanie, żeby z niej zjechać. No i szalejemy. Do sezonu będziesz przygotowywał się, do tego sezonu żużlowego będziesz się przygotowywał indywidualnie, czy tu wspólnie z kolegami z Leszna? Jeśli będzie taka potrzeba, będę przyjeżdżał tutaj, ale na razie uzgodniliśmy tak, że generalnie przygotowuję się sam w Tarnowie i mam już założone tam swoich trenerów i tak dalej w Tarnowie, tak po kolei mam poukładane, że od tego miesiąca zaczynam ćwiczyć i... No i ostro biorę się do roboty. Patrząc tutaj na skład, na kolegów, znacie się, bo przecież jeździcie na torach nie tylko w Polsce, ale także w Szwecji, w Anglii wcześniej. Na jaki wynik stać leszczyńskie byki w tym zbliżającym się sezonie, w twojej ocenie? No właśnie, też generalnie... Tak z odległości, z perspektywy Tarnowa na razie możesz pan ocenić. Zapomniałem wspomnieć wcześniej, że generalnie też ten skład mnie przyciągnął i to, że drużyna leszczyńska ma no, jak najbardziej wysokie cele. I też dlatego chciałem, no, dlatego też przyszedłem właśnie tutaj, bo chciałbym jakby najbardziej pomóc w tym wszystkim. No i wydaje mi się, że no, jesteśmy w stanie naprawdę dużo wywalczyć, tylko naprawdę musimy być, no, czuć tą jedność, no i jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Może to dziwnie brzmi, ale sam wiem, jak naprawdę dużo to pomaga, gdzie naprawdę każdy zawodnik jest w stanie sobie pomóc, pożyczając nawet sprzęt, czy doradzając, jak się ustawić, co on zrobił, że jakie są jego przemyślenia. To też dużo daje i miejmy nadzieję, że mamy tak świetny skład, że jesteśmy w stanie naprawdę wiele, trzeba tylko być sumiennym, pracowitym, a będzie dobrze. Zdążyłeś już poznać Leszno? Z lotu ptaka chyba tak, bo przy okazji pobytu na finale Mistrzostw Polski w jeździe parami Roman Jankowski zrobił wam niespodziankę. No tak, no tak szczerze mówiąc, to jest... kilka razy już to zdążyliśmy nawet powtórzyć, takie loty. Jestem bardzo trenerowi wdzięczny za to, ponieważ mam lęk wysokości i muszę się jakoś przełamać i właśnie latając z nim to się już się odblokowałem całkowicie, chociaż no czasami... Jest... To może gdybyś częściej latał, to się zarazisz jeszcze właśnie lotnictwem tutaj w Lesznie. Tak szczerze mówiąc też się zaraziłem, no ale muszę się stopować z tego względu, że nie można wszystkiego mieć. No i generalnie no... Trener no, stara się mnie jakoś, jakoś dać mi do zrozumienia to, że no, chłopie, no, nie można przesadzać, no nie, no fajnie polataj sobie ze mną, ale tylko polataj i nic więcej. No naprawdę, bardzo fajna sprawa z lotu ptaka. Poznałem no, wiele rzeczy i okolic Leszna i samo Leszno i niektóre tory, mini tory tutaj w pobliżu. No, ciekawa sprawa. Fajnie, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj nowy zawodnik Unii Leszno, Janusz Kołodziej. Przypomnę, indywidualny mistrz Polski sprzed 4 lat, ale mamy nadzieję, że te największe sukcesy przed nim. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia.